Koniecznie w komentarzu na dole daj znać, którą z nowych kart Road to the Final chciałbyś zobaczyć w swoim klubie. Tymczasem siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Koza FC do chwały. No i dziś czas na coś niezbyt mądrego. Ale słuchajcie, pomyślałem, że skoro dostępna jest naprawdę bardzo fajna drużyna tygodnia, skoro dostępne są karty z Ligi Europy, które naprawdę wyglądają dobrze, i skoro właśnie wjeżdża do paczek nowa drużyna UEFA Champions League, wydaje mi się, że warto podjąć ryzyko. Zobaczmy przede wszystkim, jakie te karty są, bo ja nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Więc w czasie pobierania tradycyjnej aktualizacji mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału po więcej materiałów. Teraz niemalże codziennie pojawiają się firmy, więc warto subskrybować. No i staram się, żeby to były naprawdę ciekawe rzeczy. No i zobaczmy, czy jest nowa drużyna, czy uda nam się zalogować, czy może jak zwykle o 19 nie wpuści nas do gry. Pokrótce, wytłumaczę wam na tle tego niebieskiego ekranu, co zrobiłem. Przepaliłem w SBC wielu zawodników. No bez jaj, nie pokażecie mi tego? Serio? Przepaliłem, słuchajcie, w klubie mnóstwo kart nieświecących, czyli mamy dostępnych około 15 paczek 2 players pack. Zrobiłem także 81 plus chyba jedną, ale ich się naprawdę nie opłaca mi robić teraz, dopóki nie mam tych świecących kart wystarczająco dużo, które sobie właśnie zaraz wypakujemy. Plus jestem w trakcie robienia marki matchups, tak więc ogólnie rzecz biorąc, większość klubu, którą mam, wrzuciłem DSBC. Wydaje mi się, że to ma sens na tym etapie gry, ponieważ jeżeli wyłapiemy którąkolwiek z tych kart, to to jest naprawdę fajny moment, żeby je wyłapać. Dobra, i nie dowiemy się, jaka jest ta drużyna tygodnia, bo no, nie chce nam się to pokazać, znakomicie. Okej, ale na Twitterze mamy dodatkową porcję i znajduje się tutaj m.in. Kalidou Koulibaly, chciałbym bardzo. Sissoko, chciałbym bardzo. Frank Kessie, w sumie też mógłbym chcieć. Więc wszyscy ci zawodnicy UEFA Europa League wyglądają nieźle. Jeśli chodzi o tych z Ligi Mistrzów, to nie są to do końca moi faworyci poza Promesem, który naprawdę wygląda fajnie. No ale słuchajcie, tak jak mówię, 16 paczek jest zrobionych, będę robił jeszcze marki matchup, więc liczę na to, że uda się kogoś ciekawego trafić, kogo mógłbym dodać do swojego składu. Na niewymiennego Markusa Rashforda też bym się nie obraził, więc ogólnie liczę po prostu na to, że będziemy tutaj mieli szczęście w pierwszej bez walkoutu, ale mamy za to niebieskie banery, więc może ktoś ciekawy, Chorwacja, środkowy pomocnik, Rakitic, okej. Okay. No, nie wzmocni on mojego składu, którym gram w Food Champions, ale oczywiście chętnie go tutaj zobaczę. I to była ta nasza jedyna paczka, 2 players, więc to nie była dobra paczka. Ogólnie jeśli chodzi o ligę weekendową, zagrałem obecnie 4 mecze. Wygrałem 2, przegrałem 2. Jeden nie miałem absolutnie szans, w tym, który przegrałem drugim, powinienem wygrać, ale przez swoje błędy niestety nie udało się, ale i tak start dużo lepszy niż w zeszłym tygodniu. Serio, już mam duplikat, na szczęście wymienny. Właśnie mam nadzieję, że tych duplikatów będzie jak najmniej. No to jest spore ryzyko, bo te paczki to jest tak naprawdę dużo końców na tym etapie, ale stwierdziłem, że spróbujemy, słuchajcie. Mamy banery, jest to Inform, Japonia. Dobra, spoko, nie mam go, więc bardzo chętnie Informa przyjmę do jakiegoś SBC. Będzie jak znalazł, więc zaraz także zobaczymy sobie, czy są jakieś ciekawe karty, czy są jakieś nowe ciekawe wyzwania, które ewentualnie będę mógł robić, aczkolwiek teraz te wyzwania wszystkie robię na świecących kartach tak naprawdę. No ale tak jak mówię, jakoś strasznie mnie to nie boli. No z tych 15 paczek, jeden walkout naprawdę chętnie bym zobaczył. Teraz mam banery Anglia, prawo obrońca Walker! Ja już jestem szczęśliwym człowiekiem. O Boże, pozbędę się Arona Vana Bissaki. A Kyle Walker, czy on cały czas kosztuje 100 tysięcy? Czy on cały... O mój Boże, jaki ja jestem szczęśliwy. I to już się zwróciło, słuchajcie. Te paczki, jeżeli chodzi o końsy, dosłownie nam się zwróciły. Już nie mówiąc o tym, że upgrade drużyny jest tak dobry. Ale to tak dobry, więc ja już jestem szczęśliwy, słuchajcie, jakby... Ja już nie mam więcej wymagań, ja już naprawdę nie mam więcej wymagań. Teraz jest tylko dobrze, więc piękna sprawa. Mało duplikatów, to będzie miła informacja i tyle, więc opłacało się podjąć to ryzyko. Mimo że to jest konto Road to Glory, to warto było. Teraz mamy walkout, nie jest to karta niebieska, ale to może być chociaż Jan Oblak, nie jest to Jan Oblak, ale słuchajcie, znowuż wysoka ocena ogólna, takie rzeczy mnie cieszą. No i takie pack opening to ja mogę robić. Tych 2 player packsów nie robiłem jeszcze do tej pory tak naprawdę. No i teraz to jest taka pierwsza nasza przygoda z tym. W dodatku niewymienny Plea, spoko, słuchajcie, 88 oceny ogólnej, piechotą nie chodzi.
Więc to mi się podoba, jeden walkout jest, fajna karta banerowa jest, więc plan minimum mamy jak na razie wykonany, a jak zapowiadałem, przed nami jeszcze będą paczki za ważne mecze, tak więc podoba mi się to. Buffon, witam Ciebie bardzo serdecznie. I słuchajcie, no bałem się, że może z tych paczek nic nie polecieć. Nie liczyłem na te karty niebieskie, przyznam szczerze, ale cieszę się przede wszystkim, że ten Walker wpada, no bo to jest zawodnik niezwykle przydatny, to jest SPO z Anglii, czyli to będzie Phil Foden. Okej, okay, jakby spoko, na pewno się przyda. Wiemy oczywiście, że jest teraz to SBC związane z Ligą Mistrzów. Ja się jeszcze za bardzo w nie nie zagłębiałem, ale na pewno taki zawodnik jak Phil Foden przyda się tam przede wszystkim zgraniowo i też ta ocena ogólna nie jest jakaś mega niska, więc spoko. Tym razem bez banerów. Sporo z Was w ogóle pyta mnie, jak rozpoznaję banery. Słuchajcie, na końcu tunelu, na początku muszą pojawić się banery. Nie wiem, jak to wyraźniej powiedzieć. Po prostu będzie widać podium, które nam się podświetla na żółto bądź na niebiesko, w zależności od tego, co trafiamy. I tyle. A jeżeli zobaczymy od razu dym, to albo jakieś takie coś, co nie wygląda za bardzo jak banery, no to wtedy nie są to banery. Na przykład tutaj nie ma tego. Była czarna na dole, podium na dole było czarne, więc nie było to nic ciekawego, chociaż umówmy się, Fabian jest o tyle spoko, że dobra narodowość spoza swojej ligi, więc to mi się podoba. Nieświecące duplikaty, także trafiamy w sumie tych zawodników, mógłbym także, może nie quickselować, bo teraz może dzięki temu 8-1 plus oni coś kosztują, ale fajnie, że są ten, że są wymienne te duplikaty, bo starałem się w tych 80-kach właśnie mielić specjalnie zawodników niewymiennych, żeby tutaj nie zalała nas teraz fala piłkarzy, których byśmy musieli za bezcenną dawać, tak więc mimo, że podjąłem tutaj ryzyko, starałem się, żeby to było ryzyko podjęte z głową, no bo jednak jest to Road to Glory, więc tutaj każdego końca oglądamy z dwóch stron. Teraz bez banerków jesteśmy cały czas, ale słuchajcie, jakby Ja już jestem spełniony, ja już jestem naprawdę spełniony, a może być tylko lepiej. Jules Koundé, jego wersję oczywiście mamy odblokowaną. No i teraz otworzymy sobie te cztery paczki, zobaczymy, jakie dodane są SBC. No i potem skończymy i SBC, i wyzwania. O, mamy banery, widzicie, na końcu było widać. Mamy SBC, mamy wyzwania do sprawdzenia i skończymy sobie ważne mecze. Romagnoliego chyba niestety niewymiennego posiadam. Więc, a nie posiadam, więc spoko. A Falka, no to Falka najwyżej trzeba będzie squixelować, nie trzeba, więc pięknie, naprawdę jestem zadowolony. Słuchajcie, jaram się fest, no bo taki Kyle Walker, no to jest mega dodatek do drużyny. A zwykle, kiedy wiecie, widzi się tą Anglię i liczy się na kogoś, to się tego kogoś nie ma. No to jeszcze teraz Florent Mendy i już w ogóle jestem zadowolony i zarobiony i mam fantastyczne karty w składzie. Zobaczmy, może w tej ostatniej paczce, a w zasadzie w tych dwóch ostatnich, może pojawi się francuski lewy obrońca, może jeszcze jeden walkout, kto wie, bez walkoutu, bez banerów, więc na Mendy'ego niestety liczyć nie możemy. Swoją drogą mam wrażenie, że od czasu, kiedy wprowadzone zostały te SBC ligowe, tych konneboli leci mniej. Nie wiem, czy odnosicie takie wrażenie. I ostatnia paczucha bez walkoutu, bez banerów, ale słuchajcie, naprawdę na razie nie mam absolutnie na co narzekać. Nawet na quicksell Williana narzekać nie będę. No i tak, jeden niesprzedawalny quicksell tylko z tych wszystkich paczek, to jest, uważam, bardzo dobry wynik tego naszego otwierania, tej pierwszej części. Ponieważ bezpłatne dodanie zawodnika wartego 100 tysięcy, no to jest cudowna sprawa. Tak więc Van Bissaka, nie powiem, żeby to była nieudana przygoda, nie powiem, żeby była udana, tak przeciętnie, ale po Walkerze spodziewam się naprawdę czegoś dużego. Zobaczmy, ile w ogóle Van Bissaka kosztuje, czy możemy go teraz sprzedać jeszcze za jakieś takie końsy przyzwoite. No oczywiście poleciał i to bardzo, sprzedam go w tym, ja wiem, że teraz może to nie jest najopłacalniejsze, ale już nikt idzie, te 4000 końców chętnie przytulę ewentualnie. No i ten Walker, no cudownie się prezentuje, można mu oczywiście dać od razu styl gry, no jaram się niesamowicie. Słuchajcie, karta oceniona na 85, ale jakże długo będziemy mogli z niego korzystać, to jest coś naprawdę fantastycznego. I zastanawiam się, co możemy mu dać. Gladiator, no wydaje mi się, że filar mu na razie damy, albo w sumie, wiecie co, jakie ty masz podania?
Te podania są ok, mogłyby być rzeczywiście lepsze. Damy mu filar. Damy mu filar. Jeszcze zastanawiałem się, czy nie podnieść tylko obrony i fizyczności wartownikiem, ale wydaje mi się, że ten filar będzie troszkę lepszą opcją, żeby był w stanie po linii podawać do prawego skrzydłowego. Więc jeżeli uważacie, że to jest zły styl gry, koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. Od razu jest na pełnym zgraniu, jeszcze ze swoim, a nie, nie ze swoim, bo miałem Guardiolę do tej pory, teraz jest Zidane. No pięknie to wygląda, naprawdę. Jeżeli ktoś się zastanawia się, jak po pierwszych meczach Rashford 5 spotkań, 4 gole, 5 asyst, nie najgorszy bilans zdaje się. A jeśli chodzi o wyzwania, no to muszę powiedzieć, że jest tutaj całkiem przyzwoity grajek. Nie wiem, czy FIFA-owo Korea jest sensowno tyle, że to jest dosyć wysoki zawodnik, więc... Ale z drugiej strony, no kurczę, ja lubię te karty, nie będę ukrywał, lubię te karty, które można odblokowywać, bo też podobają mi się po prostu te wyzwania. Asystuj 3 razy podaniem prostopadłym, okej. Strzel gola piłkarzem Serie A w 6 różnych meczach, okej. Zalicz 10 asyst i wygraj 4 mecze, okej, czyli to jest naprawdę bardzo życiowe, to jest naprawdę bardzo do zrobienia, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś da sobie radę, to 6 spotkań i Korea jest odblokowany. Ja to zrobię, bo naprawdę mi się to podoba. Piłkarzy z Serie A powinienem troszeczkę mieć, żeby dać do składu, aczkolwiek sporo ich się pozbyłem w wyniku otwierania paczek. Jakieś kolejne mamy tutaj do odebrania coś, ja nie wiem, jakieś odbierz nagrody, ja nie wiem, czy ja mam jakiekolwiek nagrody. Okej, mam wilkołaka, nawet o tym nie wiedziałem, super. No jakby, jak widzicie, niezbyt mnie to ruszyło, ale zobaczmy, czy coś tu jest ciekawego. Historia Champions League, przeżyj jeszcze raz finał UEFA Champions League, po której stronie staniesz. Ale to mi się nic nie pokazuje, tu się powinno coś pokazać, czy nie? Okej, powinno. Czy stanę po stronie Realu Madryt, czy stanę po stronie Liverpoolu? Stanę po stronie Liverpoolu, bo mam piłkarzy Liverpoolu, nie mam żadnego piłkarza Realu Madryt tak naprawdę. Nie wiem, czy coś trzeba zrobić. Nie wiem, jakie tu jest zadanie, więc powiem szczerze, ja tego chyba ani jednego zadania specjalnie nie wykonałem, tak więc to mnie nie interesuje. Interesują mnie natomiast RTT faza grupowa, ponieważ tu mamy wygraj swój pierwszy mecz towarzyski, czyli to zrobimy. To zrobimy. I to zrobimy. I tak naprawdę to wszystko możemy zrobić sobie, robiąc tego Koreę. Cudownie. Naprawdę mi się to podoba. Jakby ja jestem ogromnym fanem odblokowania tych kart, więc ja naprawdę się cieszę z tego powodu. No a teraz mam nadzieję, że ucieszę się jeszcze z jakiegoś ciekawego SBC. Zobaczmy, czy tam coś zostało dodane, bo no to jest coś, gdzie naprawdę chętnie chciałbym może kogoś sobie tutaj zdobyć. Heung-min Son oczywiście. Ulala, Aleksandro, ale wydaje mi się, że tutaj będzie tak drogi, że zupełnie mnie nie będzie interesował, 8-6. Ale ten Aleksandro, to jest znakomita informacja. Słuchajcie, ja dopiero teraz sobie to uświadomiłem przecież, że ten Aleksandro dla nas, oj, ale ja się cieszę. No bo to może być wreszcie czas, kiedy mój Giorgio, mój Tek, mój Milan, będą coś kosztowali. A przypominam, że jeszcze ja mam paru zawodników na liście transferowej. Okej, Milan jest niesprzedawalny, czyli Lukaku jest chyba sprzedawalny. Wojtek, okej, nie poszedł do góry od czasu wyjścia Heung-min Sona, ale nadal wydaje mi się, że to jest chyba dobry czas, żeby spieniężyć tych wszystkich zawodników. Dajcie znać, czy wy byście to zrobili. Ja wydaje się, że najpierw zrobię sobie to zadanie ligomistrzowe. Kielinego ja mam na liście transferowej, więc tu nie porównam, a mogę sobie porównać cenę, bo mam jeszcze na liście transferowej. Wiecie co, wydaje mi się, że Kielinego, Bonucciego i tak dalej ja sobie użyję najpierw w wyzwaniu, a potem ich bezwstydnie sprzedam. Ale to wszystko jeszcze przed nami w najbliższych dniach, dlatego śledźcie tę serię, subskrybując, żeby niczego nie przegapić. Na razie, słuchajcie, chciałbym... czemu ja tu nie mam zawodnika? Co się stało z moim... A, bo pewnie trafiłem, dobra, pewnie trafiłem duplikat i dlatego mi tego gościa wyrzuciło. Na razie, słuchajcie, odbierzmy sobie dwie paczki, otwórzmy je, a potem otworzymy resztę. Wiem, że to są ogromne overkille, te składy, które tutaj daję. Mówię o tym, że zdaję sobie z tego sprawę, jednak, no... Myślę, że to nam się opłaci, przynajmniej na to liczę, a jak nie, to naprawdę teraz tych kart dostajemy tyle w tych paczkach, że na spokojnie to wszystko się nadrabia, więc ja nie mam z tym dużego problemu, dajemy sobie szansę na trafienia, wy macie wtedy ciekawsze filmy, ja mam zabawę, bo kocham otwierać paczki, no i robimy to w ten sposób. Zobaczmy więc, co będzie w pierwszej.
nie ma walkoutu, strasznie żółte to wszystko było, więc myślałem, że może jakiś inform czy coś. Brazylijskie banery, lewy obrońca. Liczyłem na Alexa Sandro, bo ten na pewno kosztuje teraz swoje, ale i Smiley wydaje się być też całkiem przyzwoitym trafieniem, biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje z tymi kartami niebieskimi. Zobaczmy zresztą. Powyżej 1000 kosztuje. Raczej go nie wykorzystam w tym momencie, znaczy nie sprzedam w tym momencie, ale jest spoko. No i te karty zaraz będą wskakiwały nam do kolejnych SBC, tak więc widzicie, to się tak kręci, a za takie poważne zarobki ja uznaję dopiero te karty, które trafiamy, jak na przykład Kyle Walker. Co prawda niewymienny, ale jaki cudowny. No i te dwa SBC mamy zrobione, Portugalia, Francja. Wrzuciłem tutaj wszystkich Portugalczyków i zawodników z ligi portugalskiej, jakich mam, bo tak jak mówię, no teraz nie mam za dużo tych kart, które mógłbym wrzucać do tego SBC, ale słuchajcie, tak jak mówię, zupełnie jakby mnie tu nie boli, to poza tym pamiętajmy, jest gra i zaraz tych końców znowu zarobimy trochę przez granie w kolejne rzeczy i ten, więc na dużym spokoju to traktuję. Mamy zakończone ważne mecze, mamy mega paczkę, w której liczę, że uda się trafić coś dobrego, jest to paczka wymienna, więc jakiś ciekawy walkaucik stamtąd to byłoby coś. No i mam też sporo tych zawodników poinwestowane, liczę, że poradzicie mi, czy ich sprzedawać czy nie, bo wydaje mi się, że w najbliższym czasie nie będą droższe te walkouty niż są teraz. Mamy, zobaczmy pierwszą z tych paczek. Bez banerów, no to pominijmy. Pominijmy. Nie, już tacy zawodnicy nie interesują teraz. Jeżeli nie ma banerów, to sami rozumiecie. Ciekawy jestem, czy na przykład Robson. No powiem szczerze, że te pierwsze ceny sprawiły, że myślałem, że jest dużo droższy. Bierzemy wszystko do klubu oczywiście. No i tak jak mówię, będziemy ich wykorzystywali albo do kolejnych SBC, albo coś, więc ja tutaj. Boże, jak mnie ten włos tu irytuje. No. Dziękuję. Mamy banery. Ja. Byle nie Kyle Walker teraz. Na szczęście jest to. Milan Skriniar. Oh, moje serce. Moje serce. My już go mamy przecież. I to mamy go nie wymien... Ale to jest wymienny, więc jestem zachwycony, więc parę tysięcy monet wpada nam do klubiku. Piękna sprawa, słuchajcie. Piękny pack opening. Walkoutik, drogie karty, wszystko przecudowne. A może być jeszcze lepiej, bo znowuż mamy banery Rashford, ja idę do domu. Chociaż jestem w domu. Środkowy pomocnik z Chile, czyli to jest Aranguiz. Ciekawy jestem, czy ktoś z nim razem będzie. Jeżeli nie będzie, to i tak mogę być naprawdę zadowolony. Słuchajcie, bo pośrednio albo bezpośrednio ponad 100 tysięcy zarobione. Łatwo. Dużo zawodników nam wraca teraz, więc ja naprawdę nic. Tylko się cieszę. Po prostu cieszę się, bo ten odcinek dał mi to, co liczyłem, że mi da. Czyli dużo radości, wymianę kart na... inne fajne, jakby wymianę kart nieciekawych na inne nieciekawe, ale także na jedną bardzo ciekawą, tak więc ja jestem zadowolony, liczę na to, że wy także. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zapraszam do subskrypcji kanału po więcej. No i co, teraz czas grać Kyle'em Walkerem i nie przegrać wszystkiego.